Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania czwartkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Ostrowiecki Szpital czyni starania w celu pozyskania środków finansowych na zakup sprzętu medycznego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek przeszedł już pierwszą weryfikację i otrzymał akceptację. Na chwilę obecną projekt przeszedł pozytywną opinię w pierwszym etapie w ocenie Urzędu Wojewódzkiego i są realizowane jakby kolejne etapy, bo przystąpienie do projektu jest kilkuetapowe. Na chwilę obecną nie jestem w posiadaniu informacji, że ten projekt został odrzucony. On jest po prostu realizowany. Są poszczególne etapy konsultacyjne, bo to jeszcze konsultacje Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach tego projektu szpital ma możliwość pozyskania większej ilości urządzeń. Tam echokardiograf, który ja wnioskowałem, przenośny to jest około 280 tysięcy, echokardiograf stacjonarny wysokiej klasy, też konsultowany zgodnie z potrzebami kardiologów. To nie to, że ja to wymyśliłem, tylko były najpierw prowadzone rozmowy, jaki aparat, jakiej klasy jest potrzebny. Głównie chodziło o głowicę do badań przezprzełykowych. To jest ponad 430 tysięcy, ale to też ostateczna cena. Proszę nie łapać mnie za ceny. Tak, będzie wynikała z oferty przetargowej. To są jakby sugerowane do projektu, że w tych pieniążkach mają być pozyskane dane urządzenia, ale ostateczne ceny będą dopiero wynikały z postępowania przetargowego, jeżeli ten projekt będzie uruchomiony. Tak to po prostu funkcjonuje w publicznej służbie zdrowia. A kiedy realnie ten projekt może się zakończyć tym, że szpital otrzyma ten sprzęt? Realnie, tak? Realnie powinien do końca roku być zakończony, natomiast jego realizacja wynikająca z postępowań przetargowych może się przeciągnąć na przyszły rok. Jest to uzależnione od szybkości podejmowania decyzji przez poszczególne urzędy. Województwo odpowiedziało nam szybko. Mieliśmy informację szybko, teraz czekamy na opinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tego powodu starostwo postanowiło nie przyjmować pomocy finansowej z gminy na zakup nowego urządzenia dla kardiologii. Starostwo stoi na stanowisku, że środki te można wykorzystać na zakup innego sprzętu. Pismo, które dostaliśmy od pana prezydenta, pokazuje, że prezydent też widzi to, że jednak dyrekcja szpitala wie, na co te pieniądze najlepiej przeznaczyć, a poza tym echokardiograf będziemy mieli sfinansowany z RPO, więc byłoby to wydatkowanie pieniędzy samorządu gminnego tak niekoniecznie najlepsze. Więc to na razie jesteśmy... Tak, musi być sesja w mieście. Na razie jesteśmy w trakcie omawiania tych szczegółów. Ale mówię. Jakie urządzenie szpital potrzebuje? Na razie to ważne jest to, że jest propozycja ze strony urzędu, ze strony prezydenta dotycząca wskazania, które urządzenia będą dofinansowane z programów RPO. Czyli chodzi o to, że przede wszystkim trzeba wykluczyć dofinansowanie do tych urządzeń, na które pozyska szpital pieniądze z zewnątrz. Dzieci ze wszystkich ostrowieckich przedszkoli wzięły w środę udział w koncercie z okazji Dnia Przedszkolaka. Zła pogoda uniemożliwiła przejście maluchów z rynku, ale nie popsuła im humorów. W tym roku Dzień Przedszkolaka obchodzony był pod hasłem Ostrowiec miastem przyjaznym dzieciom. Dzień Przedszkolaka obchodzimy w Ostrowcu Świętokrzyskim od 2011 roku. Jest to Dzień Przedszkolaka, co dotyczy nie tylko dzieci, ale także całej społeczności przedszkolnej, czyli ludzi zaangażowanych w edukację przedszkolną. Pracowników przedszkoli, tych pedagogicznych, tych niepedagogicznych. 20 września każdego roku obchodzimy właśnie ten dzień. W naszym mieście został on zainicjowany w 2011 roku przez Świętokrzyski Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, którego siedziba mieści się w mojej placówce. I tu rozpoczęliśmy właśnie obchody tego dnia. Potem dołączały się kolejne placówki w całej Polsce i w 2013 roku na wniosek Polskiego Komitetu OMEP
Ten dzień został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej właśnie jako taki ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Co roku z okazji Dnia Przedszkolaka odbywa się barwny pochód wszystkich placówek przedszkolnych. Niestety w tym roku pogoda uniemożliwiła jego przeprowadzenie. Cała impreza odbyła się w kinie Etiuda. Co roku tutaj mamy troszkę inną konwencję. W tym roku, ponieważ przewidywaliśmy, że pogoda nie będzie zbyt korzystna, żebyśmy to mogli zrobić na świeżym powietrzu, tak jak w ubiegłych latach na rynku czy w parku miejskim. Dlatego wybraliśmy tutaj kinę Etiuda. Honorowy patronat sprawuje nad uroczystością pan prezydent Jarosław Górczyński oraz Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Towarzyszą nam także, jak zwykle co roku, i patronują media ostrowieckie. Tegoroczne obchody są pod hasłem Miasto Ostrowiec Świętokrzyski przyjazne dzieciom. Można tutaj właśnie zobaczyć galerię prac poszczególnych przedszkoli, które miejsca dzieci wybrały i zilustrowały jako takie najbardziej dla nich przyjazne. Oczywiście też, jak pan tutaj zauważył, oprawa w samym kinie będzie niezwykła, ponieważ tutaj barwy, światło specjalnie z okazji tego dnia zostały przygotowane, a w nagrodę potem dzieci z okazji tego święta obejrzą seans kinowy. Plastyczne prace przedszkolaków pokazały, że maluchy mają w naszym mieście kilka ulubionych i przyjaznych miejsc. No na pewno place zabaw, na pewno biblioteki. Ja mam dzieci 6-letnie, także bardzo często odwiedzamy biblioteki, wspólnie czytamy i z rodzicami, i ze znanymi osobami. No również przyjaznymi miejscami na pewno domy kultury, teatrzyki różne. Tutaj do Etiudy też przychodzimy, do MCK-u. No wiele jest dla tych młodszych, ale i dla starszych miejsc na terenie Ostrowa. W kinie Etiuda dzieci z przedszkoli, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, wzięły udział w zabawach, które przygotowali dla nich ich opiekunowie. Było mnóstwo muzyki i wspólnego śpiewania, między innymi hymnu przedszkolaka. We wtorek oszuści podający się za pracowników wodociągów odwiedzili kilku mieszkańców. Pojawili się m.in. u 81-latki mieszkającej przy ulicy Iłżeckiej. Odwrócili uwagę kobiety i ukradli 2 złote pierścionki warte łącznie 800 zł. Krótko później zawitali do 86-latka. Z jego mieszkania ukradli 400 zł. Policjanci apelują, aby nie wpuszczać do domu nieznajomych. W Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Częstocicach odbył się wernisaż wystawy obrazów Bożeny i Piotra Kotów. Artyści od wielu lat są związani z naszym miastem. Szerszej publiczności znane są z pewnością ich realizacje z dziedziny konserwacji dzieł sztuki, między innymi ostrowieckich rzeźb, kapliczek i pomników. Konserwacja, którą zajmują się od blisko 20 lat, nie jest ich jedyną dziedziną twórczości. W orbicie ich zainteresowań znajduje się również malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba oraz muzyka. Staramy się prezentować dorobek artystów związanych z Ostrowcem, naszym regionem, tych bardziej znanych, tych mniej znanych, tych, którzy wchodzą na salony wystawiennicze. I dziś, tak jak powiedziałem, związani z Ostrowcem, mieszkający w Ostrowcu, pani Bożena Kot, pan Piotr Kot. Bożena i Piotr Kot ukończyli Państwowe Liceum Plastyczne w Kielcach pod kierownictwem Tadeusza Maja. Początkowo swoją ścieżkę zawodową związali z rodzinnym miastem artystki, Końskimi. W 2004 roku artyści przenieśli się do Ostrowca Świętokrzyskiego, w którym mieszkają i pracują do dziś. Na wystawie w Pałacu Wielopolskich można zobaczyć ich malarskie dokonania. Maluję obrazy, od bardzo dawna, od dziecka w zasadzie maluję obrazy, ale nie mówimy o dziecku, prawda? To jest taki sposób na życie, taki odpoczynek po trudnej pracy, bo z mężem konserwujemy zabytki i tak nam to daje czasem w kość, proszę Państwa, ta praca,
mówiąc szczerze, nieraz to naprawdę trzeba odreagować i wtedy sięgam często właśnie po malowanie, po pędzelek, po szpachle. Zależy, jakie tam mam emocje. Raz jestem bardziej energetyczna, nieraz jestem tak już struta. A przede wszystkim musi być muzyka. Zawsze, każdy obraz, który tu Państwo widzicie, to musi być muzyka. I czasem to aż szyby chodzą. Moi sąsiedzi śmieją się, bo oni wiedzą, o co chodzi. Czasem maluję przy jednej piosence, którą sobie włączę na taki, na okrągło. Jest hałas, znaczy, że maluję. Tak. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki informuje, że w dniu 22 września zamierza rozpocząć sezon grzewczy. Prosimy o ustawienie głowic termostatycznych w maksymalnych otwarciach. I tym komunikatem kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję za uwagę, a kolejne nowe wydanie jutro o stałej porze. Już teraz serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.